Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6 modułu kursu Organizacja produkcji gastronomicznej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jednym z elementów wspomagających nadzorowanie systemu bezpieczeństwa żywnościowego jest stosowanie instrukcji i procedur wynikających z realizacji wdrożonych systemów jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W tym filmie dowiesz się, jaka jest procedura postępowania z odpadami. Pojemniki na odpady powinny być szczelne, wykonane z nienasiąkliwego materiału i oznakowane poprzez umieszczenie na nich napisów w zależności od rodzaju odpadów. Odpady nieorganiczne produkcyjne, odpady organiczne produkcyjne, odpady pokonsumpcyjne. Po sprawdzeniu czystości pojemnika należy do niego włożyć worek foliowy wielkości uzależnionej od pojemności pojemnika. Folie, papier, szkło, plastiki, odpadki drewniane gromadzone w czarnych workach. Odpady produkcyjne pochodzenia organicznego gromadzone w zielonych workach. Odpady pokonsumpcyjne gromadzone w niebieskich workach. Odpady pokonsumpcyjne należy zgarniać z powierzchni naczyń łopatką lub innym przyrządem przeznaczonym do tego celu. Odpady produkcyjne należy bezpośrednio gromadzić w pojemniku zaopatrzonym w worek foliowy. Worek znajdujący się w pojemniku należy zapełniać maksymalnie do 2/3 jego pojemności. Po zapełnieniu worek związać, opisać i wynieść drogą brudną do specjalnie oznakowanego kontenera znajdującego się w wydzielonym w tym celu pomieszczeniu. Opróżnione pojemniki oraz sprzęt mający styczność z odpadami należy umyć i zdezynfekować. Częstotliwość wynoszenia śmieci. Każdorazowo po zapełnieniu worka do 2/3 pojemności. Zawsze po zakończeniu pracy. Odpadów nie wolno pozostawiać w pomieszczeniach pionu żywienia do dnia następnego. Pomieszczenie na odpady powinno być dostępne wyłącznie z zewnątrz. Zabezpieczone przed szkodnikami. Łatwe do utrzymania w czystości. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.